Redakcja RNDTU wspiera sklep Ole Ole, fani gier i technologii. ARN.EU. W układzie planetarnym pandemia. Tak, wiem. Trzy planety pełnią funkcję kolonii karnych. Zesłani tam przestępcy łączą się w gangi i walczą o dominację mimo pozornej kontroli Starpolu, międzygwiezdnej policji. Gdy Ziemska Federacja przechwytuje nielegalne ładunki zaawansowanej technologii szmuglowane na powierzchnię kolonii, do akcji wysłany zostaje tajny agent. Garm Tiger, kryjący się pod pseudonimem Johnny Red, zesłany zostaje na planetę Tavaroon, by pod przykrywką początkującego łowcy nagród wkupić się w łaski gangów i dowiedzieć, co tak naprawdę dzieje się w pandemii i do czego gangsterzy wykorzystać chcą szmuglowany sprzęt. Crime Cities było pierwszym dużym projektem polskiego studia Techland, znanego dziś głównie z hitów pokroju Dying Light czy Call of Juarez. Wchodząc na oficjalną stronę www firmy, zobaczyć można informację, że Crime Cities było pierwszą w ogóle produkcją spółki, która do tej pory zajmowała się jedynie dystrybucją oprogramowania. Ale niemal na pewno nie jest to prawda, bo wystarczy cofnąć się o rok do 1999, by przypomnieć sobie kultową Eksterminację, rodzimą i całkiem niezłą odpowiedź na zagraniczne RTS-y. Katalog produktów firmy z targów ECTS 1999 pokazuje zresztą szereg pozycji zarówno produkowanych, jak i dystrybuowanych przez Techland. Przemilczenie wczesnych eksperymentów z game devem można jej jednak wybaczyć, bo były to z grubsza pozycje przeznaczone na rynek polski i bez większej nadziei na międzynarodowy sukces. Ale Crime Cities było inne. Większe, ambitne, trójwymiarowe i całkiem nieźle przyjęte przez międzynarodową społeczność recenzencką. W czasach, gdy polski game dev był jeszcze w absolutnych powijakach, sam fakt pojawienia się w zagranicznych pismach jako obiekt recenzji był powodem do zazdrości. Ale nie był to również projekt w 100% oryginalny. W 1995 roku do sprzedaży trafił rewolucyjny Descent, który spopularyzował nowy i zapomniany dziś trochę gatunek pierwszoosobowych gier 6DOF, czyli Six Degrees of Freedom. W Descencie kierowało się statkiem kosmicznym, który mógł poruszać się w pełni dowolnie w sześciu osiach. Nie tylko do przodu i do tyłu, czy w górę i w dół, ale również obracać się we wszystkie strony pod dowolnym kątem. Wokół tego elementu zbudowana była rozgrywka Descenta i jego kilku sequeli. Przez chwilę ten model poruszania się pobudzał wyobraźnię deweloperów, w wyniku czego powstało wiele gier wykorzystujących ten motyw. Z tych najbardziej popularnych wymienić można bardzo nierównego G-Police z 1997 roku, czy zapomnianego już dziś B-Huntera z 1999. Czy to, że w mniej więcej tym samym okresie, bo w 2000 roku do sklepów trafiło Crime Cities, to przypadek? Tego nie wiem, ale nie trudno doszukiwać się tutaj również bardzo wyraźnych inspiracji Blade Runnerem, czy jeszcze świeżym wówczas Piątym Elementem. Kto wie, może ktoś w techlandowej ekipie podkochiwał się tak jak ja w przeuroczej Lilu. Lilu Dallas Multipass. Efektem natomiast tej miłości do cyberpunkowej dystopii była gra zaskakująco solidna, nawet jeśli zmagająca się ze swoją własną porcją problemów. Jako wspomniany wcześniej Johnny Red, fruwamy po zaniedbanych ulicach Tavaroonu, trudniąc się mniejszymi robótkami. Korzystając z ekranowego interfejsu wbudowanego w nasz flyer, łączymy się z futurystyczną bazą zleceń na robotę i by zarobić i zwrócić na siebie uwagę, rozwozimy pasażerów niczym taksówkarz, zbieramy i dostarczamy towar, czy rozwalamy pomniejszych rzezimieszków. Zarobionej gotówki wiecznie brakuje. Co rusz odwiedzać będziemy specjalne garaże, które niczym w GTA pozwalają naprawiać i ulepszyć nasz statek, czy zmodyfikować zainstalowane na nim uzbrojenie. Wszystko kosztuje, a robótki płacą dość nędznie, więc gracz cierpi niestety na chroniczny przypadek anoreksji portfela. Siłą rzeczy Crime Cities ma też wyjątkowo skomplikowane sterowanie. Sześć przycisków kontroluje naszą pozycję w przestrzeni, do tego myszka kontroluje nachylenie i kierunek kadłuba wraz z celownikiem. Aby w trakcie latania można było też wykonywać inne czynności, osobny zestaw przycisków obsługuje interaktywne menu, gdzie zamawiać możemy ulepszenia czy szukać roboty. Inny zestaw przycisków odbiera maile od naszych współpracowników, jeszcze inna pula naprowadza cele misji oraz przeciwników i kolejny zestaw
zestaw obsługuje aktywne uzbrojenie. Ostatnia grupa przycisków pozwala poruszać głową w kokpicie niezależnie od ruchu pojazdu. Wszystko to wymaga trochę przyzwyczajenia, ale na szczęście gra wyposażona jest w sensowny samouczek. Mimo całej klawiszologii, gra Techlandu nie była prawdziwym przedstawicielem gatunku 6DOF. Nie można było kontrolować lotu w pionie, czyli na przykład startować do góry jak helikopter, ani też utrzymywać pozycji po skosie. Żyroskop flyera zawsze prostował nas w poziomie. W najlepszym wypadku mogliśmy przemierzać więc niebo do góry nogami, ale to nawet lepiej dla graczy nie szukających kompletnej symulacji, bo dzięki temu kontrola pojazdu nie wymagała aż tak szalonej wprawy, co niektóre z alternatyw. Atmosfera Crime Cities wciągnie bez reszty każdego fana cyberpunku. Nawet dziś, 20 lat po premierze, czuć ten specyficzny, neonowy, ale mroczny klimacik. Oprawa graficzna, choć pod każdym względem nie dzisiejsza, nadal wyraźnie oddaje wizję autorów. Flary obiektywu przy przefruwaniu obok źródeł światła czy połyskujące wozy tylko to wrażenie potęgują. Gra podzielona jest na trzy rozdziały toczące się na trzech planetach Układu Pandemii i mają one bardzo charakterystyczne stylówki. Tavarun to taki typowy Blade Runner, do tego stopnia, że na budynkach porozwieszane są nawet bardzo rozpoznawalne japońskie hologramy z gejszą. Wysokie budynki, gęsty ruch uliczny i neony reklamujące m.in. przybytki rozkoszy. Co rusz zresztą, skrzynka mailowa gracza zasypywana jest spamem, w tym niedwuznacznymi reklamami usług pań na telefon. Ulice patroluje policja i trzeba uważać, jeśli złamiemy prawo, na przykład atakując pojazdy cywilne, będziemy musieli martwić się nie tylko zemstą gangów, ale i gniewem stróżów prawa. Jest brudno, deszczowo, ale jednocześnie paradoksalnie kolorowo i przykuwająco wzrok. Crime Cities ma zresztą taki uroczy, typowy dla tego okresu sposób na pokazanie, że jest grą dla dorosłych, po prostu przez plastrowanie tu i ówdzie gołych dam. W każdym razie, gdy już sprawdzimy się na Tavarun, zostajemy przeniesieni na Quarzon. To planeta bardziej industrialna, pełna tajemniczych piramid połączonych ze sobą powietrznymi tunelami i przemysłowymi instalacjami. Tu też dostajemy zupełnie inny model flyera, ale różnice między nimi są czysto kosmetyczne. Naszym ostatecznym celem jest planeta Black Cloud. To największe zadupie, ruina jakiejś dawnej metropolii, labirynt drapaczy chmur przypominających koszmarne wcielenie jakiegoś pokręconego Nowego Jorku. Rozbite szyby, płonące flyery na dnie sprawiających wrażenie niemal niekończących się kraterów tworzonych przez cienkie ulice między olbrzymimi wieżowcami. Jest to jedyna miejscówka, gdzie nie zagląda nawet policja, więc wszystkie chwyty dozwolone, a całe miasto otoczone jest olbrzymim, kilkudziesięciometrowym murem. Co ciekawe, gracz nie jest ograniczony przed ucieczką z miast. Implikacja jest chyba taka, że osady na planetach to jedyne obszary zaludnione. Grający może wyfrunąć z grywalnego obszaru, ale poza nim znajdzie tylko niekończące się pustkowia. Coś, co może nie wydawać się oczywiste na pierwszy rzut oka, w Crime Cities bardzo fajnie rozwija się wątek fabularny. Narracja budowana jest stuprocentowo przez wiadomości, które otrzymujemy od różnorodnych postaci, ale wczytywanie się w nie nagradza gracza całkiem spoko historyjką o wpływach politycznych i kulturowych Układu Gwiezdnego. U góry ekranu co jakiś czas pojawiają się nagłówki wiadomości, które również odnoszą się pośrednio do wątków gry, dając wrażenie faktycznego, futurystycznego społeczeństwa operującego na informacji. Słowo pisane, jak w dzisiejszym internecie, jest jednym z najważniejszych zasobów świata Crime Cities. To zasługa utalentowanych scenarzystów, w tym m.in. lekkiego pióra Eugeniusza Dębskiego, uznanego pisarza science fiction, który odpowiadał za elementy scenariusza do gry. Jest on też autorem opowiadania Droga na pandemię, stanowiącego wprowadzenie do uniwersum. Postać pana Dębskiego zaciekawiła mnie bardziej, gdy zajrzałem do przedpremierowego opisu fabuły gry z sierpnia 1999 roku. Choć ogólny zarys pokrywał się tam z tym, co trafiło do ostatecznego produktu, Federacja, pandemia, tajny agent i syndykaty zbrodni, nie zgadzały się detale, w tym bardzo specyficzne imię głównego bohatera. Mulgibin Noftegeir. Zbyt specyficzne by było przypadkowe.
Wklepane w Google zaskoczyło mnie, że jest to bohater książki Planeta Anioła Stróża Pana Dębskiego, wydanej tego samego roku co gra. Co więcej, opis jej fabuły do złudzenia przypomina Crime Cities. Tu również głównym bohaterem jest gliniarz zesłany na kolonię na obcej planecie pod kwarantanną Federacji i też zmuszony zostaje do odkrycia jej sekretów, za którymi stoją, wybaczcie spoilowanie 20-letniej gry, kosmiczne symbionty. Skontaktowałem się z panem Eugeniuszem, by spróbować rozwikłać tę zagadkę i dowiedzieć się, co było pierwsze, jajko czy kura. Poinformował mnie, że czas zatarł już co prawda detale w jego pamięci, ale sytuacja wyglądała mniej więcej tak, że okazało się, że Techland ma silnik gry kupiony i nie bardzo może zrobić grę wedle scenariusza mojego. Tak więc skończyło się na kilku podpowiedziach co do scenografii. Latające samochody, jakieś postacie, jakieś miejsca. Pamiętam jeszcze, że Paweł Marchewka bardzo uczciwie rozliczył moją robotę, co wcale takie powszechne wtedy i dziś nie jest. Tak więc wygląda na to, że sprawa rozwiązana była po dżentelmeńsku, a pierwotny koncept gry stał się potem podwaliną pod książkę. Na Pandorze nagrającego czeka dużo smaczków. Pośród zleceń znajdziemy nie tylko te w stylu zabij, kradnij, pozamiataj, ale też szereg misji do potraktowania z przymrużeniem oka. W jednej na przykład zabieramy jakiegoś wariata na ryby. W innej szalony naukowiec jest przekonany, że nawiązał kontakt z obcymi, po czym faktycznie przez tych obcych zostaje porwany i nigdy nie dostajemy obiecanych pieniędzy za kurs, no bo od kogo, a na dodatek utykamy na odludziu. W jeszcze innej jedziemy z jakimś dziwakiem szukając jakiegoś satelity, po czym w połowie drogi uznaje, że już mu się nie chce szukać, wyskakuje z pojazdu i tyle go widzieliśmy. Tak więc jest tu sporo elementów, za które Crime Cities można polubić. Ale niestety są równoważone przez równie dużo problemów, które mocno postarzają ten tytuł. Gra cierpi niestety na mocny przypadek monotonii. Dowolne 10 sekund gameplayu idealnie podsumowuje grę. Leć gdzieś, postrzelaj do grupy statków, czasem coś zbierz, czasem eskortuj, ale eskortuj też znaczy postrzelaj do grupy statków. Wydawać by się mogło, że skoro gra ma 3 planety, to jest to jakieś pole do rozkręcenia konceptu, ale nic z tych rzeczy. Każda nowa planeta to na dobrą sprawę reset gry. Nowa mapka, nowy flyer, który trzeba od początku ulepszać od podstawowej broni i zero nowinek oprócz może kilku nowych spluw odblokowanych w sklepie pod koniec etapu. Monotonia zadań sama w sobie nie byłaby nawet taka zła. Wspomniałem zresztą, że chociaż fabularnie, próbuje się je trochę pourozmaicać. Gdyby nie śmiesznie nierówny poziom trudności gry. Dwie największe wady gry sprowadzają się w sumie do dwóch kwestii. Po pierwsze, ekonomia jest skopana. Mamy za mało pieniędzy, a wszystkie otrzymane obrażenia kosztują kasę, żeby je naprawić. Gdy trafimy na grupę wrogów, zdrowie spada w ekspresowym tempie i zamiast pracować nad ulepszeniami, ciągle marnujemy nasze gotówkowe ochłapy na naprawy. Po drugie, wrogie statki to absolutne gąbki na pociski. Z każdym jednym walczy się masakrycznie długo. Każde większe starcie to nieuczciwa walka jeden my kontra kilka, a nawet kilkanaście nieprzyjaznych flyerów. Czasem pokonanie jednego wroga to proces władowania w niego aż kilkudziesięciu strzałów. Rozwiązaniem tego problemu są częściowo lepsze bronie, ale te są piekielnie drogie, a na dodatek uzupełnianie amunicji również kosztuje kasę. Udało mi się przejść grę metodą powalcz, ucieknij się wyleczyć w hangarze, wróć i tak do skutku, ale nie dość, że był to proces żmudny, to pod koniec gry, wykonując niemal każdą dostępną misję, miałem tylko może połowę dostępnych ulepszeń. Patrzcie tylko, jak długo walczę z tym jednym statkiem, ostrzeliwując go jedną z najlepszych dostępnych na tym etapie broni. Ponad 2 minuty strzelania do jednego statku. I tak, jest to dość skrajny przypadek, ale to nawet nie jest jedyny cel do zniszczenia w tej konkretnej misji. Wadą gry, która natomiast działała na moją korzyść, jest jej zepsuty celownik. Gra posiada 2 systemy namierzania. Wciskając M namierzymy najbliższy cel misji, a wciskając V najbliższego wroga. W misjach eskortowych możemy nacisnąć V, żeby złapać cel na wroga, nawet jeśli gra dopiero go wygenerowała parę kilometrów od celu i zamiast czekać aż zaatakuje, możemy po prostu pofrunąć i go rozwalić, zanim w ogóle przyjdzie mu do głowy, by zniszczyć konwój. Gra dostępna jest na GOG-u, ale nawet tam ma ekskluzywny dla tego wydania problem.
Muzyka odtwarza w niej się tak głośno, że zagłusza praktycznie wszystkie efekty dźwiękowe. To efekt tego, że w oryginale odgrywana była z płytek w formacie CD audio, w wersji gogowej zgrana jest do pliku i odtwarzana zawsze z maksymalną głośnością przez zewnętrzny sterownik. Nie działa więc na nią kontrolka głośności w opcjach. Żeby rozwiązać problem, trzeba albo otworzyć muzykę w edytorze audio i skręcić ją bezpośrednio w pliku, ściągnąć narzędzie do sterownika pozwalające dostosować głośność emulacji napędu, albo po prostu usunąć plik z muzyką z folderu z grą. Wtedy będziemy mogli w pełni cieszyć się szczątkowym voice actingiem w postaci konwersacji radiowych naszych konkurentów. Natomiast ja na waszym miejscu bym tej ostatniej rzeczy nie robił, bo ścieżka dźwiękowa Pawła Błaszczaka jest fenomenalna i kto ją wyłączy, zabiera sobie sporo radości i klimatu płynących z gry. Jak naprawić problemy Crime Cities? Myślę, że dużo lepiej grałoby się, gdyby osłony flyera automatycznie się regenerowały, zamiast zmuszać gracza do ciągłego uciekania do hangaru. To pomogłoby też odrobinę ze zbalansowaniem gotówki, którą się zarabia. Do tego obniżyłbym poziomy zdrowia przeciwników. Ładowanie kolejnych serii, żeby zestrzelić każdego jednego flyera, naprawdę szybko się nudzi i spowalnia ją miejscami do ślimaczego tempa. Poziom trudności jest też przy tym bardzo nierówny. W jednych misjach do pokonania mamy 10 statków, by zaraz w następnej były tylko 3 i to słabsze. Lepsza progresja questów sporo by tu pomogła. Jeśli nie chcemy zmieniać ekonomii, to może chociaż zachowywać zebrane ulepszenia na kolejne planety. Dzięki temu poziom trudności gry nie będzie chwilowo podskakiwał, póki nie odzyskamy ulepszeń, no i znów pomogłoby to też z ekonomią zabawy. No i ostatnia rzecz, której brakuje, to większa różnorodność zadań. Wiem, że Crime Cities to potrafi, bo pomijając fakt, że jest obraźliwie trudna, ostatnia misja gry to świetny przykład tego, że z tym konceptem dałoby się zrobić dużo więcej. Bo nagle okazuje się, że na ostatniej planecie ukryte są sekretne tunele. Trzeba wysadzić specjalny właz, przebić się przez głupawo trudną linię obrony, przefrunąć kilometry tunelu, by znaleźć potężny statek do zniszczenia. Ale cóż to, okazuje się, że nie możemy zniszczyć jego osłon, no to zium z powrotem tunelami do miasta, żeby znaleźć generatory, które zasilają tarcze i znowu zium tunelami, gdzie jakimś cudem zdążyli zregenerować się wrogowie i jedziemy chama. Co? Nadal nic? Jest jeszcze jeden sekretny poboczny tunel, gdzie schowano więcej generatorów? No to rozwalamy właz, znów całe armie, ale teraz to już YOLO, znów masakrujemy pylony, jakby to był StarCraft, wracamy i dopiero teraz z mocą tysiąca słońc ewakuujemy cały swój arsenał prosto w Kolosa. No nareszcie coś innego. Masę radości sprawiło mi grzebanie w archiwalnych prasówkach Techlandu w poszukiwaniu detali na temat wczesnych wersji gry. Ze wspomnianego wcześniej archiwum prasowego wyciągnąłem na przykład wideo z gry na rok przed jej premierą, gdzie zauważyć można dość znaczące różnice w interfejsie, szczególnie na przykład ikonie wiadomości. Jeszcze starszy gameplay z 1997 roku pokazuje bardzo prymitywną wersję silnika, jeszcze dużo bardziej surowego i wyraźnie uruchomionego w szorstkim trybie renderowania software'owego. Najciekawszą różnicą jest zdecydowanie sklep, który jak zobaczyć można na wczesnych screenshotach i przez moment na zwiastunie był pierwotnie zupełnie oddzielnym, bardzo imponującym animowanym ekranem. Screeny pokazują go też w innym, bardziej surowym wcieleniu niż filmik. Ostatecznie dobrze jednak dla wygody gracza, że menu to zmniejszono do formy małego, wysuwanego okienka, które pozwala na multitasking, nawet jeśli nie robi ono aż tak dużego wrażenia. Niestety w swojej istniejącej formie Crime Cities szybko przestaje być grą przyjemną, a staje się kieratem. Czytanie opisu kolejnej misji z myślą Jezu, znowu, to nie jest reakcja, jaką chce się chyba napotkać grając. Absolutnie szczerze, myślę, że jedynym sposobem na to, by czerpać radość z grania, to po prostu mieć wszystko w nosie i grać z kodami.
Jestem wręcz skłonny powiedzieć, że bez nich i zniżania się do wykorzystywania jakichś głupich sztuczek z oszukiwaniem sztucznej inteligencji, przejście tej gry na najwyższym poziomie trudności może być niemożliwe, albo w najlepszym przypadku nieludzko nudne. Nie wiem, bo najwyraźniej nikt się tego wyzwania nigdy nie podjął. Gra nawet nie figuruje na speedrun.com, a jedyna próba jej przejścia, jaką znalazłem na YouTubie, skończyła się na drugim z trzech miast. Ba, nie udało mi się tam znaleźć żadnego gameplayu z ostatniej planszy, więc nacieszcie oczy zakazanym kontentem jedynego frajera, któremu chciało się w ostatnich latach do tego etapu dotrzeć. Do zobaczenia! A, no i jeszcze jedno. Kurczę, ale by się w coś takiego świetnie wymiotowało w VR. Grałbym.